Wielki Czwartek. Rozpoczynamy święte Triduum Paschalne, najważniejsze dni w ciągu całego roku liturgicznego. Będziemy gromadzić się duchowo przez internet i fizycznie w kościołach na mszy Wieczerzy Pańskiej. I chociaż Ewangelia dnia dzisiejszego opisuje piękny gest Chrystusa, gest obmycia nóg apostołom na znak wielkiej miłości i ten nakaz czyńcie tak, miłujcie się, bo do końca was umiłowałem, to na wydarzenia dnia dzisiejszego, które rozpoczynają te najważniejsze dni liturgiczne, należy spojrzeć z szerszej perspektywy. Rozpoczynamy wszystko w wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy, gdzie dla nas jest łamany chleb, obmywane nogi, a potem wraz z Chrystusem i apostołami idziemy do Grójca, gdzie trwoga konania, gdzie ogromna samotność, a w końcu zdradliwy pocałunek Judasza i pojmanie. Kiedy patrzymy na te wydarzenia, to zdajemy sobie sprawę, że są to ostatnie chwile w ziemskim życiu Jezusa przed Jego męką i śmiercią, które spędza ze wszystkimi apostołami naraz. Każdy Jego gest, każde Jego słowo jest więc niczym testament dla przebywających z Nim apostołów. Testament dla Jego uczniów, a dzisiaj uczniami jestem ja i Ty. Więc Chrystus daje nam ostatnie wskazania na życie. Jak można je ująć? Jakie są to wskazania? Co Chrystus chce nam przekazać w tym ważnym dla swojego ziemskiego życia momencie? Po pierwsze mówi, czyńcie to na moją pamiątkę, łamiąc chleb. Wskazuje na Eucharystię. Po drugie, obmywa apostołom nogi, realizując przez to przykazanie miłości, wzywając do wzajemnej służby, a więc zaleca miłość bliźniego. Po trzecie wreszcie, Chrystus, który cierpi w Ogrójcu, mówi do apostołów, czuwajcie tutaj ze mną, wzywając nas do tego, byśmy nieustannie przy Nim byli. Więc te trzy wskazania, Eucharystia, miłość bliźniego i bycie przy Bogu, wspólnota z Bogiem. Jak je realizować? Nie trzeba być nie wiadomo jakim geniuszem, by zorientować się bardzo szybko, że to wszystko się ze sobą łączy. Dobrze wiemy, że ten, który jest na Eucharystii i czerpie siły, karmiąc się ciałem Chrystusa, jest w stanie w pokoju serca i z miłością wyjść do drugiego człowieka, realizując przykazanie miłości. Umie być pokornym sługą na wzór Chrystusa, który dzisiaj obmywa nogi apostołom. Ten, który jest przy drugim człowieku, darząc go miłością, jednocześnie jest przy Bogu. Czuwa przy Bogu, rozpoznając go w drugim człowieku. Można to też pojmować inaczej. Ten, który pragnie czuwać przy Bogu, ten, który pragnie nieustannie z Nim być, ten, który pragnie zbudować z Nim taką ścisłą wspólnotę, szuka go na Eucharystii, a stamtąd czerpie siły do tego, by kochać Boga w drugim człowieku. Chcielibyśmy więc podjąć to wyzwanie, które dzisiaj stawia nam Chrystus. I nie jest to wyzwanie tylko na dziś, na Triduum czy na święta. To wyzwanie na całe życie dla każdego, kto pragnie nazywać się uczniem Chrystusa. By nieustannie być przy Bogu, kochając Go, karmiąc się Nim w Eucharystii i wychodząc do drugiego człowieka. Gdyby każdy z nas wziął sobie do serca realizację tego dzisiejszego Chrystusowego testamentu, jak pięknie wyglądałby świat. Chciejmy zaryzykować. Jednocześnie zapraszam wszystkich do tego, by dzisiaj łączyć się z nami duchowo we wspólnocie modlitewnej poprzez transmisję internetową. O godzinie 19 w naszej parafii rozpoczniemy przeżywanie Triduum Paschalnego, rozpoczynając mszę Wieczerzy Pańskiej. Do zobaczenia więc.